Siemano, siemano, z tej strony Jakonikus. Kontynuujemy nasz odcinek rozpoczęty o 12. Dalej w jaskiniach, w tym samym punkcie. I dalej szukamy naszego kryształu czarnego, ponieważ mamy go zbyt mało jeszcze, żeby wracać. Jaskinia jest względnie wyczyszczona, ale pewnie jeszcze takich przejść, wyjść. Kryształu dalej nie widać po zebraniu tych paru sztuk. Nie widzę kryształów. Pewnie znowu za chwilę wrócimy pod naszą bazę tutaj jaskiniową. Następnie zejdziemy z powrotem na dół. To pusto tutaj. Nie widać. Bardzo martwi. Wrażenie, że bierzemy wstępne plany zebrać ich w granicach 25-30 sztuk. To są na niczym. Kółeczko. Żaden nie zespił. Wracamy na górę. Tworzymy sobie mięsko. Wbijamy z powrotem na dół. Widać coś w prawo jest. Pusta. Potem na górę. Za chwilkę schodzimy z powrotem. Bo jak się zmienia lokacja, to jest duża szansa, że właśnie zmieni się, że się zrespią nowe rudy. Zmienia nam się pomału pistolet. Mieli dużo rzeczy do naprawy, jak wrócimy na górę. Teraz się pójść ciekawie. Naszego domku. Ostrzymy sobie. Palić. Na pewno.
Nie? Chcemy. Oczywiście dostać, nie? Będziemy wracać mocno obładowani. Zjedzmy się. Bardziej powrotem na razem trochę tych respi. Jaki przeskok z stopni Celsjusza na 39. A przeciwnicy. Wiem. Wiem. Pozbierajmy, bo może padnie. Jak miło. Wiem. Ten pistolet musi iść. Nie gadajcie mi, że on mi zniknął. No jakie chamstwo. No był. No przed nosem nam zniknął. Era jasna. Przeciwnik. Ała, wow.
Kevlar. Niestety. Ostatni teraz wrażenia. Wiemy. Bez Kevlara, więc będzie. Zabawić nie możemy, bo będzie. Tak. Niech te kryształy się kurde respią. Nie. To, że nam znikną z przed nosa, to było kłamstwo. To było kłamstwo. Speedy, a kurde, cały nie. Pięknie, leci. Czy się też cały podziały? Jest. Znalazłem. Sprawdźmy to. Ja. Beczko. O, ma. Ta ustra.
Jak nie, no najwyżej jeszcze ze dwa razy zejdziemy takie szybko. Zrespił. Się respił. Nie. Nam bazę. Wchodzić, wychodzić, wchodzić, wychodzić. Działać. Chodź też E. Sam efekt, ale startowanie gry na pewno by zrespiło przeciwników, a tak to niekoniecznie. Wątpię. Nie tym razem. Pamiętam, że jak pierwszy raz do jaskini wszedłem, to właśnie w samym brzegu były spione. Serio? A co daje? Amunicję. Noż kurde.
gdzie wylądowały te jego. Jego skrzyneczka. Ja nie. Schodzimy jeszcze raz. Sorki. Ze sobą to antidota. Kevlar leczny. Weźmy. Jeszcze wziąłem na dół. Chciałem zostawić. Jedźmy. 24 się tylko. Raz. Jeszcze za dużo nam nie starczy. Niestety. Piętnaście zdobyć. Trzymajcie kciuki. Ale teraz przynajmniej 3-4 nody. Tak jak tamta. Gil. Dzięki zaczęły się respić, a całówku.
Perki. Sami mnie po prostu stawia. Warto byłoby na przykład wsiąść bez jaj. Nie wiem, czy jest opcja, żeby zwiększyć sobie. Częstotliwość występowania ród, albo zwiększyć ilość ród w świecie. Jest gdzieś taka opcja w menu, w ustawieniach świata. Wiem, że to jest rzadkie, no ale bez przesady. Bez przesady, że ja wbijam do jaskini i nie ma nic. Uważa, że to jest miejsce, w którym się respi. To jest jedyne miejsce, w którym to się respi. Że trzeba dziesiątki razy wchodzić w te i we w te. By coś znaleźć. Stanowczo za jest mój. Pewnie będzie tutaj po prostu nieopłacalne. Ponieważ żeby zdobyć trochę tego kryształu, to trzeba takie ilości amunicji przepalić na tych przeciwnikach. Często wręcz rozwala się wszystkie bronie. Często rozwala się wszystkie bronie, bo czy mówiąc o ilości kilofów. Żeby zdobyć troszkę rudy, troszkę tych kryształków. A ich naprawdę sporo idzie do tego kłada. Trzeba narobić części, trzeba narobić całkiem sporo. Każdy etap kłada jest ich 6. Każdy etap kłada idzie ich po 4. Biorąc pod uwagę, że zbudować kłada, że ponad setkę tych kryształów czarnych trzeba. Na to, że jak będę wydobywał inne kryształy, tamte się zaczną respić. Będę wszystko zbierał. Nie wiem, czy to tak działa, ale liczę na to. Jak będę czyścił z tej, ten obszar, respić nowe części i będą się respić kryształy. Też powydobywam sobie. Mam wystarczająco. Temu się zespią. Bieda. Bieda z tymi kryształami. Pół godziny odcinka na szukaniu kryształów. Wiecie co?
Ja teraz po prostu zapauzuję. Pobiegam jeszcze po jaskini. Jak będziemy już chodzić na górę. No to tak, żeby cały odcinek polegał na całym odcinku oglądali, jak ja biegam w kółko i się denerwuję. Jeszcze oczywiście pobiegam, pozbieram, poszukam tych kryształów kilka razy. A jak coś, to widzimy się, gdy już będę miał odpowiednią ilość i będziemy wychodzić z jaskini. Więc zdjęcie, widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Zbieram się już z powrotem na górę. Prawie 2 godziny latałem po tych jaskiniach w sumie. I jedyny efekt, jaki z tego mamy, 35 kryształów się udało zebrać. Mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Koktajle Mołotowa, baterie, amunicji, trochę bomby i tak dalej. Robiłem sobie tutaj drugą skrzynkę. Zobaczyć, ile jeszcze gratów jest otoczone. Nie. Tutaj też kilofy zostawiam, czekamy, zostawiam butle, jeszcze sobie zostawiam wodę. To trójki biorę. Sami widzicie, kurde, prawie 2 godziny latania. Straciłem całusieńką praktycznie amunicję do 10 sztuk amunicji do rewolweru. Ponad 20 do shotguna. Zgarniemy parę kryształów po drodze. Pewno nas tu jeszcze, nim wyjdziemy, czeka walka. Mamy za to węgla. Zbieramy. Kilofa starczy, bo kilo resztę sobie zostawiłem. Jeszcze trochę tego węgla sobie zgarnę. Na godzinę nocna. Ale jeszcze wrócimy na górę. Wrócimy na górę i jeszcze sobie zrobimy tą jedną część dokłada. Kolejne cięcie. Będę czekał, aż to wszystko się poprzepala. Będziemy mieć szczęście, nie spotkamy żadnych jełopów. Bo może da się ich ominąć. Nie wierzę, że nie spotkamy. Zawsze na drodze pojawiają. Sami widzicie. Albo po update'cie się coś popsuło z tym. Ten patch 41. Trzeba wybierać. Wyjścia. Tych się uda ominąć. Walczyć jest. Ogólnie spędziliśmy w tych jaskiniach chyba ze 4 albo 5 dni. A wynik, jak widzieliście, niezbyt zadowalający. Mam wrażenie, że może coś zmniejszyli, jakiś raid. Sprawdzałem też w międzyczasie, czy czasem nie jest tak, że można tego ustawić. Można ustawić po prostu dość. Nie ma takiej opcji. Dzień. Mamy na powierzchnię.
Sami widzicie, szału nie ma. Dobra, ja robię znowu cięcie. Widzimy się w bazie, jak już przepalę te wszystkie materiały i będziemy budować kłada. Do zobaczenia dla mnie za jakąś pewnie godzinę, a dla was za malutką chwilkę. Jesteśmy z powrotem. O, sporo czasu. Czas później w nocy. Zobaczyć ten odcinek dla was na jutro. Właściwie na dzisiaj. Nasze. Mam już wszystko zrobione. Polamy kolejne rzeczy, czyli koła. Polamy sobie z powrotem generatory. No i czekamy, aż to się wybuduje. Za chwilę to będzie trwało. Robimy znowu krótkie cięcie. Chociaż nie, niech to się robi, a ja wam pokażę między innymi to, że kopałem już sobie potem wszystkie góry. Levelują. Mają. No to pójdziemy jeszcze szybko pod jedną górę. Niech się zbiera. Przełączyłem to na wydobywanie żelaza. Żelazo. Sobie, słuchajcie, napić, jeść. Sił. Po przyłapaniu kupy. Przynajmniej mamy parę marchewek. Wody. Pania. Lecimy szukać jeszcze jednej. Myślę, że miałem trzy. Jakaś tu w okolicy powinna się kręcić. Dajemy trochę roślinek. Chcę przecież uzupełnić nasze przemiki. Tam wyszły skini. Jakaś kura tu będzie. Łapmy. Zatniemy skini. Jakiejś znajdziemy. Dobra. Dzwonimy. Teraz mówię, że go, jak widzicie, gonię. No, mi skrzyni. Jedzie. Jedzie. Ją mamy. Bazy w później. Z mojego mocnego postanowienia, żeby zebrać większe ilości oleju, nic nie wyszło. Chciałem naruszyć zapas. Jeszcze 30 mam palenia. Jednak przy układa tego moc idzie od zarąbania. Pełniać. Próbujemy oleju. Procent robiło. A ponad mocy zgromadzonej zeszła.
tym momencie sobie zrobimy znowu cięcie i zobaczymy się, jak już będzie końcówka budowy. Jesteśmy z powrotem. Zostawimy sobie o, ten bawełnę właśnie. No i etap budowy pada. Dało 3%. Osób. Ostatni procencik wskakuje. Dało nam robienia kotle elektryczne. A to będzie akumulator, cztery mechaniczne, składanej tkaniny, cztery elektrowozy. Czyli troszkę inaczej niż wcześniej, ale potrzebujemy tak. Cztery. Palmy. Potrzebujemy. Bawełny. Dobrze, że tą bawełnę posadziliśmy. Tak będziemy musieli chyba jeszcze jedną posadzić. Starczy. Właśnie. Posadzić. Jakie nam przynajmniej jeden raz posadzić bawełnę. Potrzebujemy akumulator. Jedną. Od razu robimy akumulator. Elektro. Cztery jeszcze mamy cztery.
Jeden. Janu. Czemu? Rzecz na krzem i na perły. Ale tym się następnym bawełna. Oczywiście. Inne pomidory. Ja. I będziemy musieli poczekać, aż niestety ta bawełna dojrzeje, więc trochę to pewnie zejdzie. Czekamy, że to się pomału rośnie. Ta chwilka będą. Dobra, ale w tym miejscu kończymy ten odcinek. Jak widzieliście, został ostatni etap i myślę, że w następnym odcinku zakończymy budowę kłada. W czasie będziemy musieli oczywiście pouzupełniać sobie wszystko. Trochę czasu nam z tym zejdzie, niestety. Ale jak będę do budowy kłada, końca, oczywiście się zobaczymy. Pokażę Wam zakończenie pracy nad kładem. Będę miał starał się, bo już też przygotowano benzynka na ten moment. By mogli pojechać na pierwszą wyprawę tym kładem. A z mojej strony tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Łapkujcie w górę, jeśli się podobało. Napiszcie jakiś komentarz w kanale, jest subskrypcję w innych odcinkach. W międzyczasie pewnie zobaczymy się na live innej gry. A jeszcze w tym tygodniu myślę, da się skończyć tego kłada i pojechać na pierwszą wyprawę. Jeszcze raz wpadliście i do zobaczenia w live'ach odcinków. Z Wami Drakonikus. Trzymajcie się. Cześć.